Zobaczcie, tak to wygląda w praktyce, bardzo dużo tego wszystkiego. Czy te firmy w ogóle chcą z nami współpracować? Ja nie mam pojęcia. Chodzież łowi, patrzcie, patrzcie, kurna, całkiem spora. To była pijawka, pijawka delikatnie, tak zobaczcie, ją porozrywałem. Witajcie, dzisiaj taki troszeczkę nietuzinkowy film. Mam nadzieję, że mocno nie wieje wam w mikrofony. Zobaczcie, mamy coś takiego i takie coś będziemy, taki secik będziemy używać. Dostaliśmy od Dragona taką torbę. To jest torba, o którą ja wnioskowałem do Dragona, żeby właśnie tą dostać. Dlaczego? Ponieważ mamy bardzo dużo przynęt od Fishbuya w środku i będziecie mogli, wędkując z nami, sobie brać te przynęty, próbować je. Będziemy tym samym też od razu sprawdzać te przynęty, gdzie one się nadają. Teraz jeżeli chodzi o tą torbę, to zobaczcie, ona w środku ma dużo tych przegródek. Zobaczcie, tu kolejne przynęty od Fishbuya, troszeczkę sobie je tutaj opisałem. Zobaczcie, tak to wygląda w praktyce, bardzo dużo tego wszystkiego. Czy te firmy w ogóle chcą z nami współpracować? Ja nie mam pojęcia. Dodrukowałem sobie, zobaczcie, takie coś. I to jest takie teleskopowe i tutaj będę trzymał kamerkę. Po co? Po to, żeby w tym szóstym sezonie Morskiej TV, tak w zasadzie 10 rok prowadzenia Morskiej TV, te kadry były nieco inne, bo do tej pory miałem tą kamerkę gdzieś tu, no i to bywało różnie, nie? A tak będziecie po prostu widzieć kadr, gdzie będzie nas więcej, podejrzewam, na tym kadrze, bo będziemy łowić ze znakomitymi twórcami, czy też nawet prezesami PZW i tak dalej. Zobaczycie zresztą później. Filip próbuje szczęścia dzisiaj o konie. Dzisiaj tam się przerzucimy na tamten pomost wędkarski PZW i połowimy sobie dzisiaj troszeczkę o konie, korzystając właśnie z tej oto torby, z tego sycika. No myślę, że będzie, ciekawie. Także torba, rewelacja. Aha, i wy dostajecie w standardzie tutaj dodatkowo też taką kieszeń z przegródkami. Pokażę wam je w kolejnych odcinkach. Natomiast torba, bomba totalna. Super wypas. A i te wszystkie pudełka dostajecie też do tej torby, nie? To wszystko dostajecie w standardzie. Także dzisiaj taki odcinek troszeczkę bardziej, może o koniowy, bo będziemy łowić o konie. Filip, co? Szczupak jakiś się pojawi dzisiaj na filmie? No, mogę zaspoilerować trochę, że jeden się pojawi, a było ich sporo, naprawdę sporo ich było. Tak, było sporo koni, natomiast uczymy się łowić lekko, żeby każda ta mała rybka nas cieszyła. Stąd też takie wędzisko, zobaczcie, kołowrotek, to jest ten, który kupiłem z Chin. To też taki, zobaczcie sobie live'ika, tam u góry wam podlinkuję. Takie coś spróbowałem po prostu raz skin kupić, kołowrotek. Mam całą serię tych kołowrotków, więc mogę porównać. Powiedzmy, że jest ok, tylko po kolorze widać, że to jest stary model. Dobra, zobaczcie, rips, 13. Okonek może nie za duży, ale no słuchajcie, no nie o to chodzi, nie? Łowiąc na ultralighta, łowimy no też małe ryby. Okej. Okay. Dobra, też niewielki, ale zobaczcie na pijaweczkę. A ten jest taki fajny. Wędka też się fajnie gnie. Sprawdźmy, co to, zobaczcie, taki okonek. No i jest na pijaweczkę. Kolejny! Ja natomiast mam pijawę. Zobaczcie, pijawka od Marka Gąsiorka i... No nie wierzę, słuchajcie, połknął całą pijawę. Zobaczcie, normalnie przynęta z 5 cm na pewno pijaweczka i kurde, zobaczcie, jaki wielgaśny okoń. Dobra, słuchajcie, ten film to jest zapowiedź sezonu portowego, ponieważ nie ma już zakazu spinningu portowego we większości portów polskich. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką nową serię Porty Polskie. W tej serii będziemy łowić nieco innymi wędkami. Do tej pory były to Conger, Stito, Eyre. Ponieważ ja zawsze robię taki research, głównie na wędkarski.com, a następnie piszę do firmy, którą wędkę sobie upatrzyłem, żeby nam dali ją do testów. No i Dragon, chwała mi za to, zgodził się na to, żeby wyposażyć mnie i Filipa w wędki Sugoi. Poszedł! Zobaczcie, jak się wędka fajnie gnie. Dobre, 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 dobre.
Dobra, czas chciałem go wyciągnąć. Zobaczcie. Zobaczcie, spójrzcie na wędkę. Piękna sprawa. Okonek też niczego sobie. O. Oczywiście przynęta, zobaczcie. Tu zdradzamy przynęty. Marek, ta przynęta robi robotę. Zobaczcie, taki podwójny twisterek jakby. Mega fajnie się zachowuje w wodzie. No i ten okonek to wymiarowy, nie Filip? No na taki wygląda. No to on wygląda na wymiarowego, czyli już jakieś, wiecie, zawody tego typu rzeczy to spoczko. Spróbujemy go teraz delikatnie wyczepić, ale mocno się wcięło. Mamy tutaj dwie wędeczki. Ta jest, nazwijmy to moja wędka, taką właśnie ubzdurałem sobie, tą koniecznie chciałem. Jest to wędka specjalnie do ultralighta 0,5 do 3 grama. Obok mamy wędkę Filipa, która bardziej się nadaje pod takie dropshoty, takie lekko cięższe łowienie, 3 do 8 gramów. Czym się różnią? Powiem szczerze, niczym. Może samą mocą. Filipa jest troszeczkę mocniejsza i jakbyście wybierali się na port, to ta na pewno więcej możliwości da wam, nie? Bo jednak 3 gramy, tu akurat mamy czebureszkę wolframową 1-gramową, to jest bardzo duża finezja, ale z drugiej strony pamiętajcie, że w portach przeważnie wieje. Dzisiaj też wieje, pewnie to słychać lekko gdzieś tam w tle. No i czebureszki wolframowe, czy też zwykłe 3-gramowe, no bywa, że to jest za lekko, nie, na port. Niemniej jednak ja się nauczyłem łowić bardzo finezyjnie, bardzo delikatnie i na tej wędce już złowiłem leszcza, złowiłem flądrę, złowiłem no dosyć pokaźne okonie, będzie o tym w dalszych filmach. Nie miejcie mi za złe, że pokazuję te wędki, ponieważ no to są wędki, które ja sobie wybrałem, a Dragon po prostu no, współpracuje z nami tak, że po prostu przysłali je do testów. Także chwała im za to. Dragon przysłał też kołowrotek. Niestety ten kołowrotek nie był do ultralighta, więc tutaj mamy kołowrotki Fuego. Nam z Filipem takie właśnie najbardziej pasują do tych wędek. Wy oczywiście możecie sobie kupić jakiś inny kołowrotek, jakbyście chcieli sobie kupić tą wędkę, którą ja osobiście polecam, bo już zwiedziliśmy z tymi wędkami Hel, Jastarnię, Webę, oczywiście Władysławowo, w którym teraz jesteśmy już któryś raz rzędu i się sprawdziły. Naprawdę się sprawdziły. Nawet fajne leszcze wychodziły na takim ultralajcie do 3 gram. Jest. O. O koniec. Szczupak. Taki oto szczupaczek. Pyk, pyk, pyk. Filipowi na te z włosami, nie? Te lipsy. Nie wiem, czy one nie są trochę droższe, ale warto zainwestować. W Gdańsku dały mi, teraz nie pamiętam, chyba 6 miejsce na zawodach, gdzie było 70 ludzi, więc coś tu jest, nie? O! Zobaczcie, jak wędka fajnie pracuje. A to jest większy okoń. Kolejny okoń, już tym razem większy. Jest selekcja lepsza. Spróbuję go wyciągnąć. Przypominam, wędka do 3 gramów, 1,5-3 gramy. Się... No niczego sobie, nie? Słuchajcie, niczego sobie, wrzucamy go tam. Na taką przynętę. No, czyli jednak faktycznie selektywne są te przynęty większe. Filip przed chwilą też miał. Lecimy, może złowimy coś większego. Czebureszka czarna, wolframowa, uwaga, 1,5 grama. Leci to petarda na tej wędce. Myślę, że fajny zestaw właśnie na okonie. Na małe okonie, na wakacyjne łowienie. Jest. Tak dziwne. Panie! Bez, ale jak? Nie no, ten jest naprawdę dobry. O, popatrz! Ryba dnia. Ładnie. Rzuć go do wody. Tak, rzuć go do wody. Koledzy się cieszą, że nie spadł, nie? Młodzież łowi, patrzcie, patrzcie. Kurna, całkiem sporawa. Przerłoszna. Tutaj okoń, ty, ale co, ile może mieć? Macie miarkę gdzieś, nie? Na wierzchu. Micho, daj miarkę, zobaczymy ile to ma. Tak ogólnie ja się trzymam takich kolorów właśnie, o takich. Takie rzadko kiedy. Mhm. I mówisz, i wyniki masz. To była pijawka. Pijawka delikatnie, tak zobaczcie, ją porozrywałem. Dzięki temu ona troszeczkę lepiej, moim zdaniem, pracuje na te małe takie okonki. No i jak widać też na leszczyki. Zobaczcie, taki oto przepiękny leszczyk. Fuu, zobacz. Standard. Pierwszy standard dzisiaj.
Pierwszy sondaż, ale zobacz, czyli już dwa gatunki. No. Próbujemy Władysławowo przebić. Będzie ciężko, trzeci gatunek, ale kto wie, wąż są. Marek, na te twoje... Wszystko wiesz. Na te twoje, zobacz, glizdy to... Flonderki. O, to zbiorą. Zobacz, Marek, twoja glizda, robi robotę.